Kraków 3, pod Beskidzie Bielsko-Biała 1, cześć kanał 365. Na Piłce widzimy się zaraz po pierwszym meczu 30. kolejki w Ortonie Ciebie. Także właśnie w ten sposób rozpocząłem weekend piątkowym meczem przy Raymonda. Miałem razem wygrywa, grając znacznie lepiej niż rywale, którzy no po prostu też wprost niestety zmierzają w kierunku drugiej ligi, no jakby też bardzo mocno była widoczna różnica klas, jakość poszczególnych piłkarzy, pomysł na piłkę, szybkość, dynamika, no w ogóle tak jakieś kwestie właśnie sportowe. Myślę, że kibice Wisły mogą być zadowoleni, no bo przede wszystkim w dobrych nastrojach pojadą na Narodowy, gdzie przecież Wisła będzie grała w finale Pucharu Polski z Pogonią Szczecin. Natomiast jeżeli chodzi o ten mecz, to na pewno tak, no dużo z rzeczy zgadzało się z przodu. Myślę, że ta ofensywa no jest imponująca. Tutaj czy Bajena, czy Rodado, czy Sobczak gdzieś się walcząc, to wszystko się na samym końcu zgadzało. Wiele sytuacji, no właśnie mnóstwo sytuacji. Ten wynik 3-1, tak wydaje mi się, że chyba i tak nie oddaje tego, co tutaj się działo pod bramką gości, czy to w pierwszej, czy zwłaszcza pod koniec drugiej odsłony. Natomiast z tyłu, no te działania defensywne mogą martwić, ale też patrząc na całkiem gdzieś obiektywnie, trzeba przyznać, że ten skład trochę eksperymentalny. Mówię tutaj o bramkarzu, który no też specjalnie nie miał, powiedziałbym, pola do interwencji, aby ci chciano, bo ta pierwsza bramka, czy właściwie jedyna bramka dla gości, która padła po tej asyście, w cudzysłowie, na Ekono. Ciężko to skomentować. Tak naprawdę, no widzieliśmy też dużo nerwów, dużo takiej elektryczności, dużo takiej niepewności w defensywie Gwiazdy. Na samym końcu zmiennik, no generalnie zmiennik, ale ponieważ to pojawił się od początku, więc Aneko Satrustegi błąd, podaje piłkę wprost pod nogi rywala, no i tak pada bramka, swoją drogą bardzo efektowna na 1-1, natomiast widać też było po Wiśle, że jest głodna, że jest determinowana, że ten charakter, że chęci, że ambicja no jest na wysokim poziomie i to na pewno mogło się z perspektywy gospodarzy podobać, no bo to chodzi przekładać te swoje, powiedziałbym, korzyści, tę swoją przewagę na to boisko, no i po prostu to, jak Gwiazda pokazała, bo jakby naprawdę dobry mecz, solidny mecz, gdzie widzieliśmy kilku liderów, przede wszystkim też fajne zmiany, bo to jest wejście Goguła, który znów nam się pięknie pokazał w meczu z Resorem, przecież fenomenalna asysta, dziś błysnął przy tej bramce 3-1, no w ogóle trzeba pobawić, jeżeli chodzi o bramkę. Myślę, że też z perspektywy meczu, no trochę nerwowo, jeżeli chodzi o sędziowanie, nie, oczywiście nie wchodzę w kompetencje pana arbitra, natomiast no widzieliśmy. Sytuacja z rzutem karnym też, zawodnicy Polskiego specjalnie nie chcieli Wisle Kraków pomagać, tam stała grupka piłkarzy gości przy linii 11 metra, później pamiętam VAR, ostatecznie karnego nie ma, też ta sytuacja z bramką Karbo, który wbił to trafienie na pierwotnie 3-1, natomiast też ten gol uznany nie został, bo przecież wcześniej był faul. Generalnie mecz fajny, mecz, gdzie Wisła przede wszystkim mogła się podobać, otwarta, ciekawa krakowska techniczna, jak to się mówi, piłka, no i też przede wszystkim z perspektywy Białej Gwiazdy cieszy tabela, no bo to jest obecnie lokata trzecia, natomiast myślę, że też trzeba zachować gdzieś ten hura optymizm i spokojnie stąpać po ziemi, bo przecież przed swoim meczem jeszcze GKS Tychy, GKS Katowice, Odra Opole, która mierzy się z Motorem, tak naprawdę będzie jeszcze działo, jeżeli chodzi o tę tabelę. Fortuna pierwszej ligi, tyle ode mnie dzisiaj, raport z Raymonda, świeżo po meczu, kanał 365. Oczywiście zachęcam wszystkich do subskrypcji kanału, dzięki, do zobaczenia i pozdrawiam.